pędzą światem, nie ich problemem o coś martwić się. Czasami dają życie niby żartem, beztroską potem odbierają je. Lawiną, burzą, gorącemu słońcu, morzu co z hukiem nosi góry fal. Los żywych istot pozostaje obcy, nim skończą szaleć już nie będzie nas. Lodowiec ścinał szczyty wielkich gór, rzeki nosiły głazy i kamienie, a ogień trawił to, co sięgnąć mógł. Człowiek się zjawił tu na krótką chwilę i ma ambicje, by poskromić świat. Lecz jak ujarzmić niepokorne moce, gdy jest się słabym i bezbronnym tak? Wśród tych wielkich sił ziemi kręte korytarze, rozsypią w prochy najmocniejszy głaz. Szybko rozwieją strzępy ludzkich marzeń, potęgi, które za nic mają nas. Jak je pokonać, by służyły dobru, gdzie szukać nowych i skutecznych dróg? Skąd czerpać chęci i pomysły nowe, aby te moce mieć u swoich stóp?